Zostanę z tobą, Sofio. Będę z tobą, dopóki nie stanie się to, co ma się stać. Już się ciebie tak nie boję, wiesz? Zamknij się. Puść mnie, Mariano. José Antonio i ja zamierzamy się pobrać. Chcemy, żeby Pablo udzielił nam ślubu. Dlatego do niego jedziemy. Nie możemy dłużej czekać. Tonya Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Świetna wiadomość. Gratuluję, Sandro. Dziękuję. Kiedy ślub? Jeszcze nie wiem, ale chcemy jak najszybciej. Ja też ci gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Przykro mi. To nie twoja wina. Jak się miewa Lucrecia? Chyba lepiej. Lucia spała u niej. Lucia? Bała się spać sama. Dlaczego? Mieliśmy złodzieja, ale na szczęście był tu komisarz Sarate i jego asystent. Złapali go? Niestety uciekł. Co? Powodzenia z Klaudią. To nie będzie dla niej łatwe. Już wie, że masz chorą mamę i musisz ją odwiedzić. Ale nie wie, że wyjeżdżam tak szybko. Zapewnij ją, że wrócisz. Kochanie, pomyśl o przyszłości, jaka was czeka. Nie proszę o wiele. Zostało mi kilka miesięcy życia, które pragnę spędzić z tobą. Potem będziesz wolny i wrócisz do Klaudii. Spędzisz z nią całe życie. O nic nie będziesz się musiał martwić. Wiem. Okaż mi tylko trochę czułości za te pieniądze. Mieliśmy nie mówić o kontrakcie. Czekam wieczorem. Tę noc spędzę z Klaudią. To minimum, jakie muszę dla niej zrobić. Dla niej? Czy dla siebie? Dla nas obojga.
Kocham ją. Rozstaję się z nią na długo. Niestety to nie potrwa zbyt długo. Więc do jutra. Ciao. Gotowe. Zrób kopię i roześlij po wszystkich komisariatach. Tym razem nam nie umknie. Kazałeś obserwować rezydencję i dom publiczny? Mamy 4 ludzi w każdym miejscu. Dobrze. Zrób tę kopię. Tak jest. Sandra i ja chcemy się pobrać. Byliśmy u ciebie oboje, ale nie było cię. To najlepsza wiadomość, jakiej mogłem się spodziewać. Gratuluję. Dzięki. Na pewno będziecie bardzo szczęśliwi. Sandra jest wspaniała. Wiem. Usiądź. Zawsze miałeś dużo szczęścia do kobiet. Trafiałeś na piękne, dobre i szlachetne. Wybieraj je dla mnie, mój anioł stróż. Więcej nie będzie ci już wybierał. Nie martw się. Chcę się ustatkować i mieć szczęśliwą rodzinę. Mam nowy cel. Żyć w spokoju i w harmonii z innym. To mi się podoba dużo bardziej niż wtedy, gdy mówiłeś o zemście i nienawiści. Już tak nie myślę. Dzięki Bogu. I dzięki mądrym radom pewnego przyjaciela. Kto to? Chcemy, żebyś to ty dał nam ślub, naprawdę? To kiedy zaczynamy kurs przedmałżeński? Może być nawet dziś. Nie chcemy zwlekać ze ślubem. Świetnie. Przepraszam. Nie musisz. Przykro mi, że ta wiadomość tak cię dotknęła. Najpierw ciąża Sandry, teraz ślub. Za dużo naraz. Sam mówiłeś, że to normalne, że się denerwuje. Cierpisz przeze mnie? Nie chcę być dla ciebie letnią namiastką prawdziwej miłości. To nie tak, Martinie. Ja cię bardzo kocham. Jak bardzo? Bardzo. Ale nie na tyle, żeby zapomnieć o José Antonio. Nadal go kochasz. Nie. Mylisz się. To dlaczego się zmartwiłaś na wieść o jego ślubie? Ja cię kocham. Naprawdę. Nie wierzę. Do widzenia, Sandro. Cześć, braciszku. Cześć. Pierwszy raz widzę go w takim stanie. Pokłócił się z Milagros? Nie wiem. Milagros też jest w złym humorze. Dlaczego? Bo coś jej powiedziałam. Opuszczasz nas. Nie masz ochoty pracować w czasie ciąży. José Antonio i ja bierzemy ślub. Na jak długo? Na całe życie. Teraz rozumiem, dlaczego Milagros jest taka smutna. Mały, chcesz zarobić parę groszy? Podejdź. Cześć. Co nowego? Trzeba wysłać te dokumenty do notariusza. Gerardo będzie ich potrzebował. Zajmij się tym. Chętnie. Co nowego poza tym?
Nie patrz tak na mnie, ja tylko pytam z uprzejmości.